10 największych wad pracodawców. Aktualnie w Polsce panuje kryzys i temat kapitalizmu jest dość często poruszany. Z tego względu postanowiłem Wam przedstawić artykuł, który znajduje się na stronie finanse.wp.pl, mówiąc o największych wadach pracodawców. Słowotok zamiast rozmowy. Oczywiście piętą achillesową bossów z naszego kraju jest komunikacja międzyludzka. Szefowie nie potrafią rozmawiać. Zamiast przekazać jednej informacji w prosty sposób, powiedzieć to jest tak, a tam to jest tak, koniec tematu, to rozwlekają się na 3 godziny. Nie wiadomo, o co człowiekowi chodzi, a do tego wszystko otaczają swoimi głupio mądrymi wywodami. W ten sposób tracą szansę usłyszenia, co myślą podwładni. Zamiast spontanicznej rozmowy, konkretnej, ożywionego dialogu, który może do czegoś doprowadzić, jest burza mózgów jednej osoby, drętwego szefa. Drętwy monolog, nic więcej. No cóż. Narzucanie pracownikom swojej racji. Prawda jest taka, że nikt nie jest nieomylny i że ktoś prowadzi firmę nie oznacza, że pozjadał wszystkie rozumy, ponieważ w jednej dziedzinie faktycznie może być tym kimś, co wszystko wie, z drugiej strony, kiedy jest jakaś dziedzina, której lekko nie ogarnia, pracownik może mieć większą wiedzę i której pracownik nie jest jego rywalem, ale pomocnikiem. Przecież może mu też w tym pomóc. Najgorzej jest, gdy szef nie zdaje sobie z tego sprawy i mówi, tak powinno być i koniec, i nie dopuszcza do siebie argumentów. Otóż jest taka reguła 33-66, którą uczy się handlowców i negocjatorów. Według niej ze 100 minut kontaktu 33 powinny przypadać na przekazywanie własnych informacji i propozycji, a 66 minut na słuchanie. Pozostałą minutę można dodać do czasu swojego lub partnera. No ale kadra kierownicza jest tak zadufana w sobie, że nie myśli wsłuchiwać się w rację swoich podwładnych. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem, drodzy Państwo. Nieumiejętność chwalenia. Ludzie posiadający władzę nie umieją chwalić swoich podwładnych. Otóż gdy podwładny osiągnie coś naprawdę dużego dla firmy, to oczywiście jest to osiągnięcie firmy i przypada to na szefa, tak? To on zbiera cały sukces i dlatego powinien podejść i powiedzieć: bardzo fajnie zrobiłeś, super, cieszę się, jesteś świetnym pracownikiem. Nigdy bym nie miał lepszego od ciebie, no ale głupio przecież tak, przecież to jest szef. Dlatego nie pochwali i woli spocząć na laurach. Pojęcie, o którym teraz powiem, nazywa się fałszywa pomoc. Otóż nieumiejętność przekazywania oceny zwykle idzie w parze z nieumiejętnością karania, tym bardziej zwalniania ludzi. Bywa, że menadżerowie czy też właściciele firm próbują ratować słabego pracownika, co może przynieść zespołowi szkody i obniżyć wyniki finansowe firmy. Jest to także robienie krzywdy samemu zainteresowanemu. Być może człowiek ten by się jakoś ogarnął, pokonał swe wady i zaczął lepiej pracować, ale do tego potrzebna jest motywacja do pracy, a motywacją nigdy nie jest zapowiadanie zwolnień. Powiedzenie komuś, ej, słuchaj, jak nie osiągniesz takiego wyniku, to odpadasz z firmy, absolutnie nie zwiększy możliwości tej osoby, bo ta osoba będzie czuła, że pracuje dla kogoś, kto nie chce tej osoby w firmie, po prostu. Szef powinien pokazać, że jest uczciwy wobec pracownika, bo wtedy pracownik będzie uczciwy wobec szefa i szef powinien pokazać, że jest wierny pracownikowi. Wtedy pracownik też mu będzie wierny i będzie zdawał sobie sprawę, że cwaniactwo na przykład nie popłaca, bo po co ma wykazywać się takimi lewymi technikami wobec osoby, która go szanuje. Naruszanie dobrego imienia podwładnych. Gdy już zwierzchnicy decydują się na rozmowę oceniającą, to często zapominają o tym, że nie wolno tego robić w firmowej kuchni, gdzie ciągle ktoś przeszkadza, bo pracownik ma prawo do dobrego imienia. Żadna paniusia z księgowości czy marketingu nie musi słyszeć, co menadżer ma do zarzucenia jakiejś tam osobie. Nie wolno obgadywać innych osób. Gdy się ma jakiś problem, zaprasza się na rozmowę
rozmawia się wprost, przedstawia się w ładny i zwięzły sposób, jakie są problemy, a nie gdzieś tam się, wiecie, poza gronem zainteresowanych o tym mówi. Ale to już jest kwestia kultury i fakt, aktualnie w firmach zrobiono duży postęp w tej kwestii. Krzywdzące uogólnienia. Mądry szef unika generalizacji. Głupi posługuje się nią nagminnie. Ten pierwszy powie po prostu: panie Kowalski, spóźnił się pan dziś do pracy. Natomiast drugi powie: panie Kowalski, zawsze pan się spóźnia, nigdy firma nie może na pana liczyć, wcale się pan nie przejmuje pracą, bla 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 bla. Tak? Kiedy coś się zrobi źle, to się mówi: ej, słuchaj, w tym miejscu zrobiłeś to źle, popraw to. A nie: o Jezu, ty zawsze robisz coś źle, w ogóle zobacz ile tych filmów, a to, a tamto. No kurde, nie wolno tak robić. Słowa takie jak zawsze, nigdy, w ogóle i wcale, zwłaszcza użyte do oceny pracownika, jego postawy, zaangażowania, rzadko przyczyniają się do zbliżenia, porozumienia i współpracy. Wywołują chęć obrony przez atak, a nie pragnienie zrozumienia racji przełożonego. Popularność. Szefowie, owszem, widzą potrzebę wprowadzenia systemu oceny pracy swoich podwładnych, lecz tego nie robią, bo nie chcą zmierzyć się ze strachem i oporem swojego zespołu. Wolą mieć opinię sympatycznych, a nie surowych i wymagających bossów. I okej, surowy i wymagający boss jest czymś złym, ale konkretny boss jest już czymś dobrym. Wiem, że tutaj ponownie nawiązuję do teorii związanej z konkretami, a taka jest prawda. Szef przede wszystkim powinien być konkretny. W 5 minut powinien przekazać, co poprawić, co zmienić, a co jest dobrze, a nie rozwlekać się nie wiadomo na ile, ponieważ nie ma do tego jaj. Tchórzostwo. Niektórzy szefowie mają problem z komunikowaniem trudnych decyzji dotyczących na przykład szykowanych zwolnień grupowych czy zamknięcia lokalnych oddziałów. W momencie kryzysu są poza firmą albo zamykają się w swoich gabinetach lub po prostu nabierają wody w usta, a wszystkie sprawy załatwiają przez podwładnych. Ile to wywołuje plotek i niepotrzebnych komentarzy w kuluarach. Trzeba pamiętać, że brak informacji to też jest informacja. No i inna niedopuszczalna sytuacja, gdy szef zamiast samemu przekazać chybową wieść, wyręcza się właśnie osobą stojącą o szczebel niżej w hierarchii. Taki przełożony tchórz. Umie tylko pławić się w blasku sukcesu, a gdy coś idzie nie tak, chowa głowę w piasek. A przecież szef powinien być osobą, która jako pierwsza wyjdzie na ogień i jako pierwsza porozmawia na trudne tematy. Ślepe zapatrzenie we wzorce. Otóż trochę tak jest, że polski rynek zachłysnął się Ameryką czy Europą Zachodnią. Papuguje się rozwiązania funkcjonujące w zagranicznych koncernach. Czyta się te książki, jak zostać człowiekiem sukcesu, jak odnieść sukces małą firmą, czy jak zarządzać małą firmą. A prawda jest taka, że to jest tylko teoria i bardzo często nawiązująca właśnie do zagranicznych schematów. System oceny, doskonale sprawdzający się w londyńskiej czy nowojorskiej centrali, w której pracują setki ludzi, jest z reguły mało użyteczny w polskiej filii zatrudniającej 20 osób. Trzeba mieć dużo inteligencji i wyobraźni, by globalne standardy dostosować do lokalnych realiów. A nie kłamujmy się, jeśli ktoś jest w stanie to zrobić, to nie będzie zarządzać firmą mającą 20 osób, bo ta szybko się rozrośnie. Krótko mówiąc, trzeba firmę rozwijać stopniowo, nie napieprzyć ludzi nie wiadomo ile, bo napisano tyle w książce i oczekiwać, że przyniesie to nie wiadomo jaki sukces. Traktowanie współpracowników jak konkurencję. Kolejna słaba strona szefów związana jest z pracą zespołową. Chodzi tu o nieumiejętność delegowania odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień podwładnych. Wynika to może z typowo polskiego indywidualizmu, ale też z braku zaufania do ludzi. Niewiary w to, że podwładni są tak samo zdolni jak oni i że poradzą sobie z trudnymi projektami. Innym powodem może być strach dla zakompleksionego, niepewnego siebie dyrektora. Dzielić się z innymi pracą to samo, co dzielić władzą. Nie daj Boże, pracownik lepiej od niego wywiąże się z zadania, wtedy najlepiej będzie się go pozbyć, bo Anusz wygryzie ze stanowiska dyrektorskiego. W sprawie pracy zbiorowej. Jeśli to, co wcześniej mówiłem, szef będzie realizować, będzie dobrym szefem, to będzie odczuwał w pracownikach współpracowników. A kiedy jest złym szefem, to widzi we współpracownikach przeciwników.
Taka jest prawda i nie ma tu wielkiej filozofii. Dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać w komentarzu, czy mieliście coś wspólnego z takimi złymi szefami. Opiszcie swoje przeżycia. I zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.